Cześć wam wszystkim, witam was z dosyć deszczowego, pochmurnego Jantaru, krainy wyschniętego jeziora i zombich. Zombich? Tak się odmienia w ogóle? W każdym razie, tak jak widzicie, zombie tutaj łażą. Są tutaj wokół kompleksu tych budynków, jak i wokół bunkra naukowców. Właściwie opanowały całą tą lokację, ale oprócz zombiaków są tu jeszcze snorki. Generalnie co dzisiaj postaramy się zrobić? Po pierwsze, musimy odnaleźć drogę do laboratorium X-16. Wiemy na pewno, że gdzieś znajduje się w tych budynkach, natomiast nie wiemy konkretnie gdzie. I w tym mają nam pomóc naukowcy, którzy tutaj stacjonują. I musimy się do nich dostać. I najpewniej... Nie zdradzą nam oczywiście lokalizacji za darmo, więc będziemy musieli wykonać dla nich jakąś drobną przysługę. Sprawdzimy, jak tutaj się sytuacja kształtuje. No dobra, powinniśmy się dostać dosyć... Droga jest w miarę prosta. Zombiaków nie ma dużo. Więc może uda się szybko i przyjemnie przedostać na teren bunkra. No, miałem wrażenie, że jakaś emisja przyjdzie. Aczkolwiek jak już wiem, że nie jest śmiercionośna, to trochę straciła klimat. No, już słychać naukowca. No, coś jakby tutaj się działo. Dobra, przemkniemy tutaj i zaraz nas zobaczy. Albo i nie. No dobra, już nie chciałem ryzykować, ale ktoś nas jeszcze widzi. Dobra, tamten. Ale on nie ma znaczenia. Od razu biegniemy do naukowców. Witam. Zrozum, że tylko ty możesz pójść. I co się tutaj dzieje? Ma kluczowe znaczenie. Gówno mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. Co tu się dzieje? Kto to jest? Chyba dosyć siarczyście klnie, bo nawet tego nie przetłumaczyli. W tym momencie nie mam czasu. No okej, skoro nie masz czasu, ale może czymś pohandlujemy. Nie, nie masz nic. No szkoda. Cholera, tylko nie to. No dobra, co się tutaj dzieje? Halo? Towarzyszu naukowcu? Witam. Witam. Również witam. Czego pan tu szuka? Szukam laboratorium X-16. Ponoć znacie jego lokalizację. Owszem, wiemy o laboratorium, ale nie mamy dokładnych współrzędnych. Poza tym próba dostania się do środka byłaby zbyt niebezpieczna. Zbyt niebezpieczna? Ale dlaczego? Ponieważ w środku jest mechanizm, który wytwarza emisję bezpośrednio wpływające na ludzką świadomość i właśnie stąd biorą się zombiaki, które opanowały tę lokację. W sumie te emisje mają chyba podobne działanie jak zwęglacz mózgu. Ale to nie jest to samo. Jednak jakoś ze sobą powiązane. Okej, co dalej? Udało nam się zaprojektować urządzenie ochronne, które osłania przed emisją, lecz żeby je dostroić, potrzebne nam są dodatkowe pomiary. Jeśli pomożesz nam w tym zadaniu, pewnie mógłbyś otrzymać od nas w pełni skalibrowany prototyp do testów w warunkach polowych. I na pewno pomożemy, bo chyba innego wyjścia nie mamy. Ale zanim pomożemy, chciałem trochę pohandlować. I widzę już, że jest wreszcie moja ulubiona zabawka, czyli strzelba sześciostrzałowa, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ją od razu zakupię. Natomiast te bronie, które tutaj mam, no cóż, zostawię oczywiście część w skrzyni. Wiem, że zostawiam dużo przedmiotów w skrzyniach, ale naprawdę nie chce mi się teraz badać tutaj, które są mi bardzo przydatne, które nie. Żeby was nie zanudzać. Także postaram się w miarę szybko to wszystko wykonać. Czy przyda mi się ten kombinezon? Chyba na razie nie. Także póki co go sobie daruję. No
Okej, to chyba wszystko będzie. Chociaż nie, sprawdzę jeszcze leki przeciwpromienne. Mam 22 sztuki, więc nie będzie problemu. Natomiast przydałoby się chyba jakieś jedzenie jeszcze. Dobra. Żeby wszamać coś po drodze. I to chyba wszystko. W porządku, mów dalej. Od pewnego czasu badamy emisję w laboratorium X-16 i nie dostaniesz się tam bez specjalnego wyposażenia. Zbudowaliśmy urządzenie do ochrony przeciwpsionicznej, które osłoni cię przed emisją, ale trzeba je dostroić. Jeśli nam w tym pomożesz, otrzymasz ode mnie działający prototyp, dzięki któremu dasz radę wejść do laboratorium. W porządku, zgadzam się. W końcu chcę otrzymać urządzenie do ochrony przeciwpsionicznej. Jak to mówi pan lektor? Wspaniale, więc porozmawiamy z Siemienowym i wyruszymy. Okej. Witam. Zanim jednak z nim porozmawiamy, ja sobie pozwolę zostawić tutaj w skrzynce część moich rzeczy. I właśnie tak się zastanawiam, co by zostawić. Zobaczmy. Nagrywam w sumie to już po raz trzeci czy czwarty chyba, więc już powinienem wiedzieć, co chcę, z czego chcę zrezygnować. No ale niestety jakoś... Dobra, na pewno odejdzie Tereska. I myślę, że z Kałasznikowa zrezygnujemy. Zobaczmy. Myślę, że tak. I tą amunicję akurat możemy się jej pozbyć. Co my tu mamy? Dobra, to chyba wszystko. Nie. Jeszcze to chyba. To mogę spokojnie wypakować. Okej, myślę, że jesteśmy gotowi. Więc porozmawiajmy z Siemieniowem. Jakkolwiek się wypowiada jego nazwisko. Profesor poprosił mnie, żebym wybrał się z tobą na obszar pomiarowy. Ruszajmy natychmiast, oczywiście. Myślę, że uporamy się z tym raz, dwa. No, tak naprawdę chciałbym, żeby tak było, ale niestety Siemieniow jest dosyć... Przodem, na zewnątrz jest zbyt niebezpiecznie. Sprawdź teren przed laboratorium. To jest... Okej, niestety wbrew temu, co mówi, jest dosyć... jest dosyć porywczym naukowcem i niestety bardzo łatwo go stracić, a tym samym bardzo łatwo jest... I wyleciało mi słowo. Bardzo łatwo jest nie dokończyć tego zadania i nie zebrać wszystkich pomiarów. Więc ja pozwolę sobie wyjść przodem. No właśnie tak jak mówiłem. Padajżesz wreszcie. Nasz naukowiec jest bardzo wyrywny i niestety szybko może stracić życie. A ja bardzo bym tego nie chciał. Gdzie... Okej, tym razem co zamiast naukowca ja straciłem życie. Także chyba musimy zacząć od nowa. Dobra, jesteśmy z powrotem. Postaram się teraz w miarę to jakoś szybko załatwić. No niestety, ciągle zapominam tutaj o zapisywaniu. I to już nie pierwszy raz taka sytuacja się dzieje. Także wybaczcie, ale chyba w tym odcinku nie uda mi się dotrzeć do laboratorium. Zresztą chyba nawet nie miałem tak naprawdę zamiaru. Myślę, że jeszcze warto tutaj będzie popolować na snorki, bo będzie taka możliwość. Ale laboratorium i tak odwiedzimy, tak czy siak. Dobra, ja znowu tutaj tak beztrosko idę. Ale nikt mnie nie widzi, okej. Zrozum wreszcie, tylko ty możesz pójść. Dokonanie pomiarów teraz ma kluczowe znaczenie. Gówno mnie to obchodzi. Sam nigdzie nie pójdę. Błagam cię, zgódź się. Wszystko od tego zależy. To była bardzo rzeczowa rozmowa.
Dobrze, profesorze. Witam. Witam również. Owszem, wiemy o laboratorium, ale nie ma... Oczywiście znów pohandlujemy trochę. Tym razem mam mniej amunicji, co nie jest dobre. Bo zdecydowanie strzelba jest dobra na snorki. I potrzebowalibyśmy trochę więcej nabojów. No ale musimy cieszyć się tym, co mamy. I zastanawia mnie jeszcze... Dobra, dokupimy jeszcze dwie apteczki. Apteczki schodzą dosyć szybko. W późniejszym etapie łatwo można stracić tutaj życie. Ok, może trochę sprzedamy tej amunicji, chociaż niewiele kosztuje. Od pewnego czasu... Dobra, zgadzam się. Pominąłem już to wszystko, bo przecież już to było. Także nie ma co tego powtarzać. I znów zostawimy nasz ekwipunek. Oj. To chyba nie tak zrobiłem. Zobaczmy. Tak się zastanawiam, może by zostawić sobie kałasznikowa i amunicję przeciwpancerną. A może nie. No nic. W ten sposób się przygotowaliśmy. Zaraz porozmawiamy z Siemieniowym, a tymczasem wykonam szybki zapis i zaraz do was wracam. Okej, możemy już pogadać. Dobrze, panie asystencie. Idziemy. To byłoby dobrze, gdyby dało radę... Gdyby słuchał się naszych poleceń, gdyby wolał bóle... Nie. Nie, no, to było naprawdę... Nie zapowiada się to ciekawie, skoro już teraz takie błędy popełniam. Niedobrze, słyszę snorki. Gdzie on jest? Oczywiście głupol atakuje wszystko, co się rusza. Zamiast poczekać, aż ja to zrobię. Bardzo mi się to nie podoba. Gdzie on biegnie? Tutaj, dobra. Czyżbyśmy szli do tunelu? Tak jest. Zaczekaj chwilę, dokonam pomiarów i ruszamy dalej. Okej, tylko szybko. Dobra, trochę poza skalą, ale promieniowanie w normie. Musimy iść dalej. Cóż to się dzieje? Nic ciekawego, to na pewno. Ja mam granat, bo spodziewam się tam zombiaków. Tak jak myślałem. No tak, jednak zombiaki są odporne nawet na granaty. Jesteś, dobra, muszę go trochę wyprzedzić. Żeby nie dał się zabić. Nie. Co się stało? Czy on nie żyje? Natychmiast wracaj. Właśnie tego się bałem. No niestety. Wykonaliśmy tylko jeden pomiar i to by było na tyle. No niestety, w misjach, gdzie trzeba kogoś chronić, niestety daje ciała, jak zwykle. Chyba naprawdę mogłem sobie zostawić ten kałasznikow i amunicję przeciwpancerną.
O cholera. Nie wiem, czy to mówiłem, ale... Ale zombiaki mogą być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli są w grupie. Pomimo swojej powolności. No niestety, kolego. Oberwie nam się za twoją śmierć. Nie miało to tak wyglądać. Tego nie planowałem. No dobra, pozbieramy jeszcze amunicję. Jak sprawdzam, czy coś mnie nie śledzi jeszcze, ale nie. Okej, może chociaż droga powrotna będzie w miarę spokojna. Jakoś nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek uratował tego naukowca, więc nie wiem, może się nie da. Albo, bo to moje zdolności są takie kiepskie. Chociaż nie, udało mi się kiedyś to zrobić. No ale niestety teraz nie mieliśmy szczęścia. Dobra, tutaj się nikt nie czai, nie. Niestety, trzeba przekazać profesorowi przykre wieści. Ciekawe co teraz, skoro nie udało nam się uzyskać pomiarów. Dlaczego zginął? Miałeś go chronić. Wiem, ale zombie go zabiły, nie mogłem nic poradzić. Było ich za wiele. Poza tym był zbyt... głupi, się nie słuchał. Ale jak? Jak to się mogło stać? Cholera jasna. Wszystko bierze w łeb. Będziemy musieli poprosić o nowych ludzi. I tak mamy wystarczająco dużo problemów. Szlak by to trafił. No dobra, słuchaj, no to... Siemieniew nie żyje, ale ja tak. Więc daj prototyp, a ja przebiję się do środka laboratorium. Masz tu prototyp, ale uważaj, nie jest odpowiednio skalibrowany. To zresztą twoja wina, bo nie obroniłeś naszego kolegi. Urządzenie nie zapewni ci maksymalnej ochrony, ale przynajmniej zmniejszy intensywność emisji. Tak więc, stalkerze, musisz się śpieszyć w drodze do źródła. No tak, jest mi wystarczająco przykro, więc nie musisz mnie tutaj jeszcze dobijać. Dlatego powiedz mi tylko, gdzie jest wejście do laboratorium. Problemem laboratorium zajmował się Wasiliew. Mniej więcej tydzień temu razem ze stalkerem o ksywce Duch usiłowali dostać się do środka. Po kilku godzinach poczuliśmy silny wstrząs, a po upływie kolejnej godziny odebraliśmy sygnał od Wasiliewa. Dochodził z rejonu bagna, ale w końcu ustał. Wygląda na to, że wraz z nim ustało życie Wasiliewa. Spróbuj odszukać jego ciało. Miał przy sobie precyzyjne dane o laboratorium i sposobie dostania się do środka. Mogą tam też być informacje o tym, jak wyłączyć źródło emisji. Przesłałem ci już wszystkie dane, jakie posiadamy. Okej, ale czy Wasiliew to czasem nie był ten, którego właśnie przed chwilą nie ochroniliśmy? Czy coś mi się już pomieszało? No w sumie teraz to już nie ma znaczenia. Okej, więc Wasiliew ma te dokumenty, znaczy ma te dane wszystkie. Być może, tak czy inaczej, zacznij od poszukiwań ciała. To jedyna szansa uzyskania precyzyjnych informacji o położeniu laboratorium. Ciało twojego kolegi Ducha musi też gdzieś tam być. Wydaje się, że on wiedział o X-16 znacznie więcej niż nam powiedział. Gdyby jakimś cudem przeżył, a zresztą nie ma sensu się łudzić. To znaczy tak, rozumiem, że... Szukaliśmy Ducha wcześniej, to znaczy, że szanse jego znalezienia maleją. No to chyba trochę niedobrze. Witam. No dobra. W takim razie musimy się udać... Co tu jest? Witam. Ciało Wasiliewa, odszukaj Ducha i tak dalej, i tak dalej. Tylko czemu jeszcze... Witam. Witam. Aha, możemy teraz wziąć od niego zlecenie. Tak, faktycznie. Unikatowy kombinezon, część ciała snorka. I teraz możemy wybrać się na polowanie na snorki. Ponieważ tak czy siak udajemy się w pobliże bagna, więc myślę, że możemy spokojnie wziąć to zadanie.
Ach, przepraszam, to był Siemieniow. No tak. Czyli faktycznie mi się pomyliło. No dobra, ale co do tego wszystkiego mają snorki. Jak do eksperymentów będziemy potrzebować świeżych komórek tkanki mięśniowej snorka. Rozumiem. Istnieje hipoteza, według której snorki jako gatunek stanowią następne stadium ewolucji człowieka. A żeby się co do tego upewnić, potrzebujemy DNA do badań. Ja myślałem, że snorki to zmutowani ludzie, którzy zostali poddani jakimś badaniom, torturom i innym dziwnym rzeczom. No ale okej. Niech i tak będzie. Więc niech się zacznie polowanie na snorki. Ale, tak jak mówiłem, do polowania na snorki przyda nam się zdecydowanie bardziej strzelba. Chociaż po drodze możemy się jeszcze natknąć na parę zombiaków. Dobra, czysto. Może tutaj ze wzgórza zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Okej, okay, snorki są gdzieś już tutaj. A tutaj są jeszcze zombiaki. A tam jest helikopter z ciałem naukowca. To chyba ten naukowiec, którego ciało mieliśmy znaleźć. I znowu zaczyna padać. Wiecie co, może najpierw pójdziemy do helikoptera i znajdziemy te dane do laboratorium, a potem zajmiemy się snorkami. Postaram się wyminąć tutaj tego towarzysza. Wiecie co, ja teraz wykonam może szybkie cięcie i zaraz do was wrócę. Już jestem i znowu zapomniałem, że włącza się tryb hardcore. A ja znów nie zapisałem gry. Dlatego może teraz to zrobię. Okej. Okay. Teraz to będzie dopiero emocjonująca gra. Bez wszystkich wskaźników. Nie będę wiedział, ile mam zdrowia. Nie będę wiedział, ile mam amunicji. Więc będzie bardzo, bardzo ciężko. Dobra, tam widzę jednego. Jest odwrócony, ale pewnie zaraz nas zobaczy. Może uda się podejść po cichu. Tu jest jakaś skrzynka, ale nie będę nią sobie zawracał głowy teraz. Chociaż tu są amunicja, apteczka i coś jeszcze. Mamy wszystkie dokumenty. Wiemy, jak wyłączyć źródło emisji. Zapuszczamy się z duchem w głąb laboratorium. Wszędzie wyłażą zombiaki. Wszystko się spieprzyło. Duch zwariował. Musi być pod wpływem emisji. Porzuciłem wszystko podczas ucieczki tunelami. Dotarłem na bagna. Ale gdzie ten bunkier? Cholerny świat. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Brak odpowiedzi od Sacharowa. Co się dzieje? Wszędzie zombie. Kończy mi się amunicja. Okej, czyli jak słyszycie, działo się co nieco. Naukowiec zginął. O duchu chyba też nie ma. Po duchu chyba też już nie ma ani śladu. Więc nie wiadomo tak naprawdę, co się z nim stało teraz. Czy żyje, czy nie żyje. Czy go w końcu znajdziemy, czy nie. Jeżeli zwariował, to znaczy, że gdzieś może zostało po nim tylko. Może gdzieś tam jego ciało się telepie po korytarzach tych budynków. My w każdym razie zdobyliśmy informacje, które chcieliśmy. Jeszcze tylko na moment wrócę do profesora. Naprawdę bardzo żałuję, że nie udało nam się dograć tych wszystkich pomiarów.
No niestety, nie wiem, czy wyjdzie nam to na zdrowie, czy nie. Ale spróbujemy przejść do laboratorium X-16. Ale to już będzie w następnym odcinku. Także jak tylko dojdę do bunkra, to się z wami pożegnam. Dobra, jest bezpiecznie? Bezpiecznie. Okej, w takim razie trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!